Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. To jest wysoce prawdopodobnie ostatni odcinek drugiego sezonu podróży FIFA 22. Na samym starcie, moi drodzy, z mojej strony oczywiście gigantyczna prośba do was o pozostawienie tutaj kciuka w górę. Jak sami widzicie, mamy oczywiście rezultat losowania już na następne rundę, na ćwierćfinały Ligi Konferencji i tutaj mierzymy się już z zespołem z wyższej półeczki, bo mowa o Montpellier. Montpellier, które w sumie chciałem powiedzieć, że nie tak dawno temu było mistrzem Francji, ale to jednak było już trochę temu. Po prostu jestem stary. No cóż, moi drodzy, podsumujmy sobie jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie cele, które widzicie tutaj na załączonym obrazku. Mamy zrealizowane 2 z 3. 2 z 3 oczywiście tych dotyczących tego sezonu. I tym ostatnim będzie awans do europejskich pucharów. Wywalczyć awans do europejskich pucharów. Są ku temu dwie drogi. Jedna to oczywiście zakończyć sezon w czołóweczce Eredivisie. Druga natomiast to zwycięstwo w Lidze Konferencji. Zobaczymy. Spróbujemy zrealizować i jeden, i drugi, moi drodzy. A za nami bardzo dobra informacja. Mamy nagrodę dla menedżera miesiąca. Bardzo mi miło, że w końcu zostałem w taki sposób wyróżniony. Myślę, że w pełni zasłużone, więc jak najbardziej. Jeżeli uważacie, że zasłużone, to zostawcie tutaj kciuka w górę. Mamy również roczne wypożyczenie Leandro Jansena dogadane z Tondelą. Jestem w stanie to wypożyczenie zaakceptować. Wierzę, że potrzebują tam prawego obrońcy po tym, gdy kupiliśmy od nich Bebeto, ale to cały czas daje mi te pole do popisu, jeżeli chodzi o ewentualne negocjacje kontraktu z Bebeto, bo chciałbym ten kontrakt przedłużyć, a on tego kontraktu przedłużać nie chce. I tak możemy się tutaj odbijać od jednej i od drugiej strony. A miniony miesiąc minął nam naprawdę nieźle, moi drodzy. 2 zwycięstwa, 1 remis, 0 porażek. Naprawdę dobry miesiąc za nami i trzeba podtrzymać tę serię teraz w tych nadchodzących, decydujących spotkaniach w lidze holenderskiej. Będziemy się tutaj mierzyć chociażby z Feyenoordem, który jest aktualnym liderem tej tabeli. No właśnie, jak już jesteśmy w tym miejscu, to myślę, że warto się skupić chociażby na tym, że udało się nam najprawdopodobniej znaleźć następcę Vermana. Jest nim Gabriel Forestier. Ten oto Francuz będzie tutaj przez nas stopniowo wprowadzony do składu, żeby, mam nadzieję, ostatecznie to miejsce w 11 sobie wywalczył. Chciałbym teraz jeszcze spróbować przedłużyć ten kontrakt z Bebeto. Po raz kolejny spróbuję z nim przenegocjować ten kontrakt i zobaczymy, czy tym razem mi pozwoli, moi drodzy. No nie, cały czas mam tutaj tę opcję, że nie mogę z nim negocjować tego kontraktu. Szkoda. Nie rozumiem do końca dlaczego. Może się to jeszcze odblokuje. A może nie, no wtedy będziemy troszeczkę w gorszej sytuacji. Przechodzimy sobie, moi drodzy, do team management i na ten mecz zostawimy sobie dokładnie taki skład, jaki widzicie tutaj na załączonym obrazku. Jak widzicie, Timber już ma 77 punktów overalla. Zawodnicy się rozwijają naprawdę nieźle. Na ławce rezerwowych pojawił się po raz pierwszy Forestier, ściągnięty prosto z naszej szkółki juniorów i to jest piłkarz, który być może będzie zmieniał Vermana jeszcze w tym sezonie. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Rozpoczynamy wyjazdowy mecz z Camber i zobaczymy. Zaczynamy niestety tylko remisem i brak jakichkolwiek zmian. Coś, czego do końca nie jestem w stanie zrozumieć, czemu w takim wypadku nikt się nie pokusił tutaj o wprowadzenie jakiegokolwiek świeżego zawodnika. Nasze ambicje co do mistrzostwa raczej trzeba odsunąć na bok. Ale jeżeli chodzi o walkę, o czołóweczkę Eredivisie, tutaj jak najbardziej cały czas się trzymamy na szczycie. Moi drodzy, Mokono, ty chcesz z nami renegocjować kontrakt, byku? Przecież ty jesteś już przecież ty już jesteś dogadany, że ty odchodzisz od nas, więc co ty chcesz z nami renegocjować kontrakt? To się trochę nie trzyma. To się trochę nie trzyma jakiejkolwiek logiki. Sugerują, że Bebeto nie ma formy. Ja wierzę, że on tę formę jednak trzyma. Może nie zalicza najlepszych występów, ale musi też wypełnić sporą lukę po Ter Aveście. Ale jest w jego miejsce też Jansen młody, więc tutaj, moi drodzy, nie skreślałbym tego zawodnika na starcie. Gramy wyjazdowy mecz z Montpellier i na ten wyjazdowy mecz, moi drodzy, zdecyduje się przeprowadzić jedną zmianę. Gale już jest rozwinięty na 71 punktów overalla. To jest wyśmienita informacja. Chciałbym, żeby w tym meczu zagrał Jansen od pierwszej minuty na tej prawej stronie. Nie zdecyduje się na wpuszczenie ani Forestiera, ani Hendriksa, nie w meczu takiej wagi, ale myślę, że Jansen w miejsce Bebeto może na tej prawej obronie zagrać. I teraz spójrzmy, jak się ten cały mecz potoczy. Gramy na wyjeździe, jedziemy do Francji i spójrzmy sobie na skład Montpellier. Omlin, Sambia, Koza, Tyler, Neto, Borges, Dendonker, Cotard, Cordoba, Mavididi, Evander i Bustos. Tak prezentuje się wyjściowa jedenastka. My już otwieramy ten mecz świetną akcją, której niestety Verman nie wykorzystał. Omlin popisał się nad ludzkim wręcz refleksem, wybijając tę piłkę z tak małej odległości. Warmerdam na całe szczęście dobrze wrócił do defensywy.
Z numerem 13 jest oczywiście obecny Jansen na tej prawej obronie. I zobaczmy teraz sprytna próba wypuszczenia z Lee. No jak sami widzimy, nieskuteczna ostatecznie. Ładnie rozciągnięta ta piłka. Może na skrzydło Zilla raz jeszcze ma futbolówkę. I pięknie, moi drodzy, to zrobił Zilla. Jeszcze lepiej to wszystko wykończył Guterres. 15 minuta. Prowadzimy z Montpellier 1-0. Muszę powiedzieć, patrząc na to, jakich piłkarzy się pozbyliśmy z tego składu, patrząc na to, ilu zawodników sprzedaliśmy do klubów z Premier League chociażby, które się zgłaszały z ogromnymi sumami, myślę, że zrobiliśmy tutaj naprawdę, naprawdę świetny interes. Teraz Luquinhas, to powinno być 2-0 i jest rzut karny. I jest rzut karny, moi drodzy, który sobie oczywiście będziemy egzekwować, a ten rzut karny chciałbym, żeby nie strzelał jednak Maher. Wiem, że to jest nasz kapitan i nasz egzekutor tych jedenastek, ale chciałbym, żeby go strzelił Werman. Chciałbym, żeby go strzelił Werman z prostego względu. O Jezus Maria, rzuty karne na opóźnieniu, to jest, moi drodzy, jakiś skandal, ale spróbujemy strzelić w prawą stronę Werman. I to była zła decyzja, moi drodzy, niestety. Trzeba było to zostawić tak, jak jest. Przechodzimy z powrotem do symulacji. Chciałem, żeby Werman strzelił ten rzut karny, bo on w tych rozgrywkach w Lidze Konferencji bije się mimo wszystko o koronę króla strzelców. Ale moi drodzy, może to zbyt pewne nastawienie z mojej strony może nas zaraz ukarać. Oczywiście, przypominam, że strzelanie rzutów karnych w symulacji długiej jest jak najbardziej uwzględniane i nie liczymy tego jako ingerencję w mecz, więc po prostu rzuty karne zawsze w symulacji długiej możemy strzelać, bo bot nie strzela tych rzutów karnych. Jak widzimy, ja teraz też nie strzeliłem. Teraz świetna wymiana piłek z Wermanem, jest tutaj Luquinhas podłączony, Luquinhas, świetny przerzut! Ależ ten Luquinhas zaczął chodzić na tym lewym skrzydle, Brazylijczyk naprawdę pokazuje się z wyśmienitej strony. Ostatnio w bardzo ważnym meczu z Groningen 2 asysty na jego koncie. Bardzo dobre zawody rozgrywa też tutaj Guterres, co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy. I De Keyser, on, moi drodzy, nadal udowadnia, że gdy przychodzi co do czego, gdy już przeciwnicy nam chcą zagrozić, to on tam jest, on tam czyha tylko na tą akcję. Tak jak teraz, kolejna wyśmienita interwencja. Co z tego, że był spalony? Keyser tego nie wiedział, a i tak popisał się bardzo dobrym refleksem i dokładnie tak to powinno wyglądać. Gramy do gwizdka. Nie przewidujemy indywidualnie spalonych, ale teraz błąd w wyprowadzeniu piłki przez Jago, który na całe szczęście znowu Keyser naprawił. Moi drodzy, koniec pierwszej połowy. Mogliśmy prowadzić 2-0, tak się nie stało. Trochę zaczęła zawodzić nasza defensywa. Patrzę tutaj zwłaszcza na Jago, bo to wyprowadzenie piłki, które miało miejsce przed chwilą, było wręcz skandaliczne, karygodne, można powiedzieć. I teraz szeroko rozprowadzona futbolówka. Zobaczymy, jak Montpellier będzie przeprowadzać ten atak. Oddali strzał, ale na nasze szczęście był on paskudny, bardzo niecelny. Zilla, dobra wymiana piłek z Wermanem, jest podłączony do tego Quentin Timber, Luquinhas. Warmerdam, może będzie dośrodkowanie w pole karne, tak też się stało. Piłkę odzyskał Maher, Quentin Timber. Świetnie wychodzą spod tego wysokiego pressingu nasi zawodnicy. Ale myślę, że to jest czas na wprowadzenie zmiany. Myślę, że to jest mimo wszystko czas na zmianę. I tą zmianą będzie raczej bez żadnych zaskoczeń wpuszczenie Nilssona w miejsce Jago. Jacho. W sumie G to jest H w języku holenderskim, czy też niderlandzkim. Zobaczmy, może uda się nam przypieczętować tę akcję jeszcze zdobytą bramką. Guterres, świetne rozprowadzenie, Luquinhas niestety nie trafia. No dobrze, zatem czas na zmianę. W miejsce Jacho pojawi się Nilsson i Bebetov zmieni Jansena, więc wymieniamy blok defensywny, bo szanujemy ten wynik. Ten wynik na wyjeździe jest naprawdę, naprawdę dobry i to jest 70. minuta, chcemy go albo utrzymać, albo podwyższyć, ale pod żadnym pozorem nie chcemy stracić tego prowadzenia. Więc myślę, że rozważanie ewentualnego utrzymania tego rezultatu nie jest jakimś głupim pomysłem. Montpellier długo rozprowadza tę piłkę, próbują uśpić naszą defensywę. Nisko, nisko, cały zespół cofnięty i wszystko bardzo dobrze przerywa Nilsson. Werman. No, piłka w dosyć prosty sposób stracona na rzecz Montpellier, ale wróciła na całe szczęście do naszego napastnika, który teraz próbował zabrać się indywidualnie z tą futbolówką, ale to raczej będzie ostatnia akcja, chociaż nie, jeszcze 89. minuta, oni jeszcze mogą przeprowadzić właśnie teraz ten ostatni decydujący atak. Montpellier w natarciu, byleby teraz bramki nie strzelili, musimy ich tutaj zablokować!
I niestety, moi drodzy, Leander Den Dokker, 90. minuta, mogliśmy prowadzić 2-0 w pierwszej połowie, kończymy ten mecz z rezultatem taki, jaki widzicie. Nie pomogło wprowadzenie nowych defensorów, nie pomogło zmiana stylu gry na bardziej defensywny. Montpellier niestety tego gola wcisnęło, a to oznacza spore emocje w starciu rewanżowym. Wracamy jednak teraz do realiów rozgrywek ligowych, w którym to mamy 60 punktów na koncie, tracimy 8 oczek do pierwszego Feyenoordu, zaraz za nami PSV oraz Ajax Amsterdam. Ale teraz przed nami mecz z Twente, więc to jest spotkanie, które powinniśmy raczej wygrać. Gramy u siebie, tym razem zdecyduje się na pewne zmiany w wyjściowej jedenastce. Mianowicie, Zagaleta pojawi się tutaj, Jago i Nilsson i Jago zagrają, Bebeto również wróci do wyjściowej jedenastki, Guterres rozwinął się na 81 punktów overalla, Hendricks dostanie swoją szansę debiutu w barwach Utrechtu i mogę tutaj jeszcze kogoś wpuścić, myślę, że mogę Jensena wpuścić w miejsce Timbera i teraz dokładnie taką ekipą przesymulujemy to spotkanie. I kolejny remis. No moi drodzy, zaczyna się to trochę dla nas komplikować. Sebastien Gale zmienił Warmerdama, Quentin Timber Jensena. Tragiczna nota Jensena, absolutnie tragiczna nota Jensena, to trzeba będzie zapamiętać, że ten zawodnik raczej dostając szansę gry od pierwszej minuty nie popisał się w tym występie. Moi drodzy, drugi remis z rzędu w lidze to jest coś, co nas może trochę martwić. Jansen, ostatecznie dogadane zostało to roczne wypożyczenie do Tondeli, tym bardziej Bebeto powinien zostać natychmiast przez nas zakontraktowany. Mamy tutaj świetne informacje oczywiście o tym, że liderem asyst w Eredivisie jest cały czas Maher. Ale teraz, moi drodzy, czas na rewanż, na rewanżowe spotkanie, które może być dla nas decydującym meczem. Ja zdecyduję się to spotkanie najpierw przesymulować, ale oczywiście będę trzymał rękę na pulsie. Jeżeli trzeba byłoby wkroczyć, będę gotowy. Moi drodzy, spójrzmy tutaj. Eredivisie, informacja z Eredivisie prosto. To jest dla nas świetna informacja, że liderem asyst jest właśnie Maher, mający 11 asyst na swoim koncie w 30 spotkaniach. Jak na defensywnego pomocnika, wyśmienity wynik. Cedric Martens dostał plus 4 punkty overalla po zmianie na lewego pomocnika. I możemy jeszcze zmienić pana Michela Lemens. I to też była dobra decyzja. 60 punktów u tego zawodnika. No dobrze, skoro mamy tych dwóch grajków już, u tych dwóch grajków już te pozycje zamienione, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko rzucić szybko okiem, jak wygląda nasza szkółka młodzieżowa. Zawodnicy najwyżej tutaj ocenieni, to jest cały czas Pierre Leonard, to jest też pan Pascal albo Thijs de Lange. I Pascala i Thijsa de Lange zdecyduje się przerzucić do składu seniorskiego, jako że przekroczyli ten próg 60 punktów overalla. Czekamy oczywiście też na Piera Leonarda, który ma zaledwie 15 lat, ale i tego, którego tutaj ściągnąłem, czyli mowa oczywiście o Pascalu, a także Lange, zdecydujemy się wystawić na pożyczenie natychmiast. I to najchętniej na takie długie, długie wypożyczenie. Moi drodzy, przed nami rewanżowy mecz z Montpellier. Muszę stwierdzić, że defensywa pod postacią Jacho i Gale spisywała się chyba najlepiej. Na pewno Timber dostanie tutaj od pierwszej minuty szansę. Nie będę chyba tutaj nie zmieniał, moi drodzy. Wychodzimy tą najmocniejszą jedenastką. Jeszcze w miejsce Hendricksa wróci doświadczony De Ruyter, który w tym sezonie rozgrywał masę spotkań i wielokrotnie udowadniał, że jest ważnym elementem, jeżeli chodzi o wsparcie naszego zespołu. Gramy u siebie, gramy w Holandii i musimy teraz pokazać Francuzom, że faktycznie stać nas na ten półfinał Ligi Konferencji. Ale to Montpellier jako pierwsze rusza do ataku. I mają groźny strzał i... Jezus Maria, Jago próbował ratować, to nie jest jego wina, on próbował ratować tę sytuację, ale zaczynamy tragicznie. Czwarta minuta, samobój. No nie ma szczęścia u nas, Jacho, ależ odpowiedź Zylli. 1-1, 6 minut meczu minęło. Zaledwie 2 minuty później Zylla odpowiada w najlepszy możliwy sposób. No to mi się podoba, to mi się zdecydowanie podoba. Dobry przechwyt w wykonaniu Mahera, rozciągnięcie tej piłki do Vermana, Zylla, nie bez powodu jest to jeden z najaktywniejszych ofensywnie zawodników w naszej drużynie, wielokrotnie gra w rotacji, wielokrotnie wchodzi z ławki rezerwowych, teraz Guterres powinien strzelić z tego bramkę. A mimo to, że Zylla często wchodzi w taki, a nie inny sposób, to ma tych bramek jako drugi zawodnik najwięcej w naszym zespole. Zaraz za Vermanem oczywiście. Dlatego też ewentualna koncepcja ustawienia jego na napad nie była taka zła, ale myślę, że jeżeli on tak dobrze sobie radzi jako ten skrzydłowy, który często się podłącza do ataku, typowo na szpicę, no to czemu marnować ten potencjał? Lukinias.
Dobrze rozprowadzana piłka, Warmer Dam, Lukinias, zagranie na przedpole, Guterres, jeszcze raz jest oddana ta piłka do Quentina Timbera, ale on niestety tę futbolówkę stracił. Uciekają tutaj piłkarze Montpellier, 27 minut na zegarze, już za nami. Werman. Wyśmienite rozegranie. Lukinias. Wycofanie, Warmer Dam. Bardzo ładnie, Maher. I może teraz się uda strzał, czy tu jest ręka, moi drodzy Jezu. Jeżeli ja drugą jedenastkę zmarnuję. Ale teraz już nie zmienię Machera. Teraz już Machera nie zmienię. Moi drodzy, 2-2 w dwumeczu. Maher z szansą na strzelenie bramki, która wysunie na prowadzenie nasz zespół. Maher gol jest. Nie bez powodu jest egzekutorem stałych fragmentów gry. Nie bez powodu to właśnie on strzela jedenastki w naszym zespole, pewnie wykonany stały fragment i przede wszystkim zmylony golkiper Montpellier. Moi drodzy, wygrywamy na swoim terenie. Prowadzimy przynajmniej, bo czy wygramy, to akurat czas pokaże. I rozprowadzona ta piłka szeroko, na całe szczęście. Wszystko udało, nad wszystkim udało się zapanować. 39 minuta. Bardzo ładnie. Bebeto, dobrze, bardzo ładnie, bardzo ładnie. W takich momentach właśnie liczymy na to twoje doświadczenie. Zilla tym razem próbował intuicyjnie zagrać na jeden kontakt od razu do środka, ale to nie była dobra decyzja. Dobrze, sędzia kończy na całe szczęście. Sędzia kończy na całe szczęście te pierwsze 45 minut. No jakby, popatrzmy na pozytywy, strzeliliśmy wszystkie bramki w tym meczu. Szkoda, że tylko pierwszą do własnej siatki, ale... Myślę, że to jest coś, nad czym możemy popracować. Lukinias świetnie zamknął tę akcję wolejem. Bustos pojawił się natychmiast. Ekspresowa reakcja po stronie Montpellier. Werman jest! 53 minuta. Jak nie z rzutu karnego, to z gry. Oczywiście nasz napastnik pakuje piłkę do siatki. Czas na zmianę i tym razem niestety tego naszego naczelnego pechowca, czyli ja go zmienię. I czy mogę tutaj wpuścić jeszcze kogoś? Zastanawiam się, czy może właśnie to nie jest moment, w którym Forjester, młody Forjester, może dostać szansę. Skoro mamy już taki wynik w miarę komfortowy, to może to jest dobra okazja, żeby ten młody piłkarz zadebiutował. Wysoko zawieszona poprzeczka przed tym napastnikiem z numerem 19 na plecach. Ale kto wie, może dźwignie ciężar. Montpellier niestety bardzo dobrze przeprowadzają ten atak, zminięty Zilla. Bebeto próbuje tam zacerować tę dziurę, którą pozostawił nasz skrzydłowy w naszym polu, ale dobra. Wszystko to przeczytał Guterres. Lukinias, Werman, to musi być gol! I Werman z bramką, 66 minuta, drugie trafienie sprowadza nas do bardzo komfortowego wyniku, więc moi drodzy, teraz jak najbardziej nawet wskazane jest przy takim wyniku, żeby wpuszczać tych młodych i dawać im szansę się ograć. Zrobiliście panowie naprawdę gigantyczną robotę, wielkie brawa, bo pokazaliście w tych drugich 45 minutach, że jesteście drużyną, która naprawdę, naprawdę była lepsza w tym dwumeczu i zasługiwała na zwycięstwo absolutnie bez jakichkolwiek szans Montpellier w tej drugiej połowie. Nie, Kaiser mówi, że nie tym razem, nie dzisiaj. To jest akurat ciekawostka, że Montpellier nie pokonało w tym meczu Kaisera, tylko Jago pokonał Kaisera. Opuścili murawę dwaj zawodnicy, którzy strzelili bramki. Jago i Werman. Werman może jak najbardziej odpocząć. No dobrze, no jeszcze Bustos wprowadzone z ławki rezerwowych. Trochę nerwówki nam tutaj wprowadza w końcówce. Dwóch młodziutkich piłkarzy. Jansen i Forjestier. Oni mają tutaj... za zadanie jeszcze doholować. Oj, dobra próba Forjestera. Maher, dośrodkowanie w pole karne, strzał głową. Maher, ocena 10 na 10. Strzelił bramkę z rzutu karnego i rozgrywa naprawdę zawody jak szef w środku pola. Myślę, że możemy pomyśleć nad ewentualną zmianą na ustawienie super defensywne. Moi drodzy, Leander Dendoker, ten, który strzelił bramkę w końcówce tego pierwszego spotkania, niestety teraz też zasiał ziarno niepewności w naszych szeregach. Panowie, błagam, nie zróbmy tego błędu. Utrzymajmy ten wynik. Mieliśmy ogromny komfort. 4-1 to był rezultat, który nam dawał wszystko. Nie możemy teraz z tego z rąk wypuścić. 90 minuta. Panie sędzio, proszę kończyć ten mecz. My już straciliśmy kiedyś bramkę w ostatniej sekundzie. Kończy!
Tak jest, moi drodzy, nerwowa, bardzo nerwowa końcówka, bo i Bustos, i Dendoker tutaj nas trochę poddenerwowali, ale wyśmienicie predestynowany Werman w tym spotkaniu, dysponowany perfekcyjnie, dał nam tutaj zwycięstwo. 4-3, wygrywamy z Montpellier, a to oznacza dla nas nic innego jak awans do półfinału Ligi Konferencji, w którym to możemy zmierzyć się z Realem Betis, z Hoffenheim albo Crystal Palace. Niemcy, Anglia albo Hiszpania. No i do tego wszystkiego jeszcze oczywiście Holandia. Bardzo ciekawy miks. Jestem ciekaw, który faktycznie zespół będzie nam dany, moi drodzy. Tym razem milion, jeżeli chodzi o nagrody, więc zaczynają też być jakieś w miarę sensowne pieniądze, można powiedzieć, chociaż to i tak wszystko z pewnym przymrużeniem oka, można powiedzieć. Czas na pojedynek z 9 w lidze Vitesse. Feyenoord pewnie zmierza po mistrzostwo Holandii. Ja chciałbym porotować tym składem, tylko problem jest taki, że zastanawiam się, kim ja tutaj mógłbym rotować. Bo takich piłkarzy, których chciałbym tutaj wpuszczać, no to ich oczywiście mamy. To mowa tutaj o De Ruyterze, który może tym razem zmieni Lukiniasa, a nie Zylezyla udowadnia faktycznie, że zasługuje na tę szansę. Werman musi być w tak decydującym pojedynku. Jensen ostatnio nie pokazał się z najlepszej strony. Może właśnie nie De Ruyter, tylko Busaid teraz na przykład. Jego rzadko kiedy wykorzystujemy. I myślę, że znowu może wejść Jansen w miejsce Bebeto. Zatem, moi drodzy, szybka symulacja spotkania wyjazdowego z Vitesse. Kończy się dla nas kolejnym remisem. No moi drodzy, w tamten miesiąc był perfekcyjny, teraz niestety znowu tracimy bramkę w 90 minucie i co za tym idzie, to jest trzeci remis z rzędu w lidze. Wyprzedza nas PSV, a to nas kosztuje pozycję w potencjalnej Lidze Europy chociażby. Bo pierwsze miejsce to są kwalifikacje Ligi Mistrzów, drugie miejsce to jest kwalifikacja Ligi Europy, trzecie i czwarte to jest Liga Konferencji, o ile mnie pamięć nie myli. Nerwowo się zrobiło w tej końcówce, zdecydowanie za dużo tych remisów. Zdecydowanie za dużo tych remisów. Moi drodzy, trafiamy na angielski pojedynek. Crystal Palace. To jest właśnie ten zespół, z którym będziemy się mierzyć o finał Ligi Konferencji. Ale dzięki temu chyba już wiem, że to raczej nie będzie ostatni odcinek tego sezonu, tylko prędzej przedostatni. Trochę żałuję, że tak się to wszystko dla nas potoczyło. Możemy szybko rzucić okiem na statystyki. Najwięcej występów u nas ma Maher. Strzelił tym samym 10 goli i 14 asyst, jak na defensywnego pomocnika jest statystykami wybitnymi. Henk Werman 24 gole, Guterres 15, czyli wyprzedził Zille, ale Zilla 11. Natomiast jeżeli chodzi o asysty, no to tutaj nie może się nikt równać z Maherem, a także Quentinem Timberem. To jest akurat ciekawostka. Lukinias natomiast w 15 spotkaniach może i tylko 2 gole, ale z kolei, moi drodzy, aż 7 asyst. To są dobre statystyki, to są naprawdę dobre statystyki. Jeżeli chodzi o czyste konta, tych u nas najwięcej ma też Maher, ale 11 na swoim koncie ma też i nasz goalkeeper. No dobra, czas na pojedynek ze Zwolle. I może przydałoby się pierwsze zwycięstwo w lidze, no bo to wygląda trochę już karykaturalnie. Remis z Cambuur, remis z Twente, remis z Vitesse, no to teraz musimy zwyciężyć. Nie widzę tutaj innej możliwości. Moi drodzy, Utrecht kontra Zwolle. Niech się dzieje. Niech się dzieje, moi drodzy, musi się dziać. Ja nie widzę tutaj innej możliwości jak zwycięstwo. Wyjdziemy naszym najmocniejszym składem. Więc żeby stworzyć tutaj nasz najmocniejszy skład, to w miejsce Galeta wpuszczę tutaj Jacho, który może tutaj obok Nilssona zagra naprawdę, naprawdę niezły mecz. Hendricks, grając totalne ogony, rozwinął się już na 70 punktów overalla, mając 16 lat. To naprawdę wygląda, moi drodzy, jak na potencjał na niezwykle perspektywicznego piłkarza. Zostanie tutaj na tej ławce rezerwowych, bo tym składem, który widzicie na załączonym obrazku, będziemy ten mecz symulować. W końcu zwycięstwo i jak trwoga to do kapitana, a kapitanem kto? Maher. 2 trafienia naszego defensywnego pomocnika i to nie z rzutów karnych, co ciekawe. Pojawił się z ławki rezerwowych Forestier, który zaliczył dobry mecz, Hendricks, który zaliczył słabszy mecz i Sebastien Gale. Gale się już został wprowadzony już tak typowo asekuracyjnie, żeby ten wynik przypilnować, można powiedzieć. Moi drodzy, mamy informację o zawieszeniu Machera niestety w lidze, a także o spotkaniu dotyczącym ewentualnej formy i niezrealizowanych celów tam postawionych nam przez zarząd oczywiście w tych celach tutaj wewnątrz karierowych. Mecz z Crystal Palace rozegramy. To będzie, moi drodzy, dokładnie to spotkanie, które zdecyduje się rozegrać. Myślę, że mając do dyspozycji
półfinał Ligi Konferencji, no trzeba by to zrobić. A z drugiej strony tam jest też mecz z Feyenoordem, to może nie rozegramy, tylko znowu zobaczymy, jaka ta będzie długa symulacja. Ale no kusi mnie to starcie, moi drodzy, bo punkty z Feyenoordem mogą być dla nas bardzo, bardzo kluczowe. A po prostu korci mnie to, żeby rozegrać ten półfinał. W drugim Hoffenheim mierzy się z Realem Betis. No i nie ukrywam, że pojedynek z Crystal Palace to jest na pewno ogromne odświeżenie i ogromna ciekawostka. Tylko że Crystal Palace ma problem taki, że wszystkie ich te stroje są mocno kontrastujące z naszymi, więc zagramy sobie ewentualnie tak, że oni zagrają w wyjazdowych, my też zagramy w wyjazdowych. No bo ich stroje domowe są niebiesko-czerwone, to nie ułatwiłoby nam zadania. Moi mili, ten skład zagrał naprawdę perfekcyjny mecz, ostatni ligowy, więc ja nie będę go zmieniał. Ja rozpocznę to spotkanie dokładnie w takim samym wydaniu. Jedziemy na Selhurst Park. Ciężki pojedynek, to będzie naprawdę, naprawdę ciężki pojedynek, moi drodzy. Bo Crystal Palace to jest zespół, który no ma kilku piłkarzy wybitnych, tak jak Edson Edouard, tak jak Gueye, Koyate, to są naprawdę zawodnicy, którzy są w stanie grać na najwyższym możliwym poziomie, ale teraz już świetnie wypuścił Zyla Gutereza. Zresztą spójrzmy na skład Crystal Palace. Guaita, dalej Rojas, Andersen, Gueye, Ferguson, Koyate, Eze, Hughes, Rony Lopez, Edson Edouard, a także oczywiście Wilfred Zaha. Na ławce rezerwowych Kędziora, Butland, Olis, Mateta, ładna pozycja do strzelania bramki z rzutu wolnego. Zobaczymy, czy któryś z nich potrafi też strzelać. A i tam się pojawił też Lukinias. To mogło trochę dać nadzieję, że on też się popisze jakimś strzałem. No na razie, moi drodzy, mimo faktu meczu wyjazdowego, Ojzyla z żółtą kartką, byleby tutaj nie podostrzył za bardzo. Mimo faktu tego meczu wyjazdowego, wygląda to dla nas dobrze. Wygląda to nieźle. Okej. Wszystko jest pod kontrolą. Crystal Palace, niestety niebezpieczeństwo. Przeprowadzają teraz swoją akcję. Edson Edouard bardzo blisko, na całe szczęście Nilsson gdzieś te ręce schował z tyłu, bo widziałem jakąś szansę, żeby ta piłka się odbiła od jego rąka. Teraz Warmerdam. Oj, nasz obrońca nie utrzymał tej piłki w ryzach. Wybiegł z nią na aut. Crystal Palace, Orły, niestety rzut karny, który będzie egzekwował Edson Edouard. I niestety otwiera wynik tego spotkania 27 minuta. Edson Edouard pakuje piłkę do siatki. De Keyser tym razem nie był w stanie wyciągnąć tej futbolówki, ale w takiej sytuacji, gdzie z 11 metrów zmierza w twoją stronę napastnik mający na celu tylko i wyłącznie pokonanie ciebie, ciężko jest przeciwstawić się w takim scenariuszu. Niestety, Crystal Palace dopięło swego. Teraz widzicie, jak mocno, głęboko się cofnęli. Werman ależ huknął z woleja, obił niestety tylko słupek. Crystal Palace cały czas w natarciu, ale dobrze, piłka została przez nas przejęta ostatecznie. Trochę mamy zderzenie dwóch filozofii. Werman niestety po raz kolejny Werman sobie nie poradził w tej sytuacji. Futbolówka zatrzymana. Maher, Guterres, zagranie piłki na skrzydło, Lukinias, Warmerdam, Guterres, odnajdał Warmerdama i teraz Zyla, on może to wykończyć. Niestety nie zamienił tej okazji na bramkę, szkoda, moi drodzy, nadal, jeżeli chodzi o strzały, teoretycznie wyrównane. W praktyce prawdziwe okazje do zdobycia bramki miało Crystal Palace. My tymi strzałami nie zagroziliśmy zbytnio i niestety sytuacja się robi dla nas bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Edson Edouard otwiera drugą połowę w idealny sposób. Keyser nie gra dzisiaj meczu życia. W miejsce Jago natychmiast pojawia się Sebastien Gallet, a Boussaid zastąpi Zylle, który został ukarany żółtą kartką. Panowie, proszę was, zaatakujmy, ruszmy jeszcze tutaj do przodu. Wiem, że na to was stać. Pokazywaliście to wielokrotnie. Bardzo dobrze ta piłka zatrzymana, teraz wypuszczony Warmerdam, Werman, a nie udało się. Rojas z jakąś tam urazem, z jakąś kontuzją drobną. Keyser nie rozgrywa dzisiaj najlepszego meczu. Niestety, moi drodzy, takie są fakty. Ale każdy może mieć gorszy dzień. W takich sytuacjach, gdzie zawodzi jednostka, musi dowieść drużyna. I może teraz Werman. Lukinias ma tę piłkę.
głęboko cofnięta, Guterres, zagranie na prawą stronę, Bebeto, może będzie szukał jakiegoś dośrodkowania, Bebeto w pole karne, Bebeto, no to bardziej wyglądało jak centrostrzał. Jezus Maria, Lukinias, też uraz Lukiniasa. No to moi drodzy, nie będziemy tutaj nawet czekać, tylko od razu w miejsce Lukiniasa damy tutaj Busaida, tutaj natomiast pojawi się... no Hendrix, wychodzi na to, że Hendrix, tak jest moi mili. Ofensywne ustawienie naszego zespołu. Tylko teraz rusza z kontratakiem Crystal Palace i to z takim kontratakiem, że możemy się po nim niestety spodziewać kolejnego groźnego strzału na bramkę. Dobrze, minął się z tym wszystkim na całe szczęście Hughes. I może teraz Lukinias, to musi być gol, tak jest, Lukinias wlewa odrobinę nadziei w nasze serca, mimo urazu zdołał tę bramkę strzelić i później natychmiast opuścił murawę, bo nie chce ryzykować jego poważniejszej kontuzji. Pojawił się Busaid, pojawił się Hendrix, jest też Sebastien Gale. Ależ tutaj źle ustawiona ta defensywa przez Nilsona, na całe szczęście Gale tutaj nadrobił. Ładnie rozprowadzamy tę piłkę szeroko. Hendrix, Werman, dobrze, ta piłka jest zdobyta przez Busaida, 81 minuta, jeżeli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, to to nie będzie tragedia, to będzie nawet niezły rezultat, wywieziony z trudnego terenu, ale możemy go podwyższyć, może teraz Werman, jeszcze jedna dobitka, Werman, trzeba było podawać do Guterresa, tam był, tuż obok, Warmerdam, do bramkarza graj, bez ryzyka, no dobrze, skoro chcecie ruszyć od razu z atakiem, niech będzie. Może teraz my strzelimy bramkę w końcówce, ale Guterres chyba zbyt optymistycznie. Można było tę akcję jeszcze odrobinę poholować. Moi drodzy, niestety, przegrywamy. Jeżeli się mylę, to mnie wyprowadźcie z tego błędu, ale mam wrażenie, że przegrywamy pierwszy nasz mecz w Lidze Konferencji. Tak mi się wydaje, że to jest nasza pierwsza porażka, że wcześniej leczyliśmy bez żadnego potknięcia. Moi drodzy, Maher niestety teraz... zawieszony, to dla nas akurat trochę komplikująca fakty sytuacja, bo wszyscy dobrze widzieliście, jak ważnym, wręcz najważniejszym momentami elementem naszego składu był nasz kapitan. Kolejne raporty dotyczące potencjalnych zawodników. Matthias van Uwe, 3 miliony wartości. Jezus Maria, kim ty jesteś? Moi drodzy, kim on jest? Aż muszę to zobaczyć natychmiast. Następny Verwoerd, 1 500 000. No to jeszcze Holandia. Pokażcie, czy rozbiliśmy bank. Aj, myślałem, ten potencjał pokazywał, że coś wisiało w powietrzu. Moi drodzy, może Lars Hermans? Lars Hermans, 1 100 000. Jezus Maria, moi drodzy, to się dzieje. Rozbiliśmy bank trzech juniorów o łącznej wartości 5 milionów. Matthias van Uwe, 67 punktów overalla. Myśleliśmy, że znaleźliśmy następcę dla napastnika. Moi drodzy, pojawił się następny kandydat, chociaż paradoksalnie on chyba jest jednak lepszym skrzydłowym. Jeśli mnie wzrok nie myli, to wydaje mi się, że Matthias van Uwe będzie lepszym skrzydłowym. Pojawiła się za to kolejna propozycja do rywalizacji na prawej obronie. Lars Hermans, zaraz zobaczymy, czy to jest faktycznie boczny obrońca, ale szczerze mówiąc, wszystko mi mówi, że tak, że to jest boczny obrońca, który jest na tej swojej pozycji dobrze tutaj ustawiony. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko go rozwinąć, ale jeszcze jest Jean Vervoet. I spójrzmy, pan Vervoet, świetny dribbling, bardzo dobre tempo, strzały nie najlepsze, ale je można niby wypracować, prawda? Ale mimo wszystko to jest kolejny piłkarz, który jest wybitnie uzdolniony ofensywnie. Środkowy pomocnik ofensywny z pana Vervoeta będzie robiony. No moi drodzy, muszę powiedzieć, że nasza szkółka zagęszcza ruchy, jeżeli chodzi o piłkarzy ponadprzeciętnych. Absolutnie. Pójdźmy dalej. Moi drodzy, bo czas zakończyć ten odcinek, mam nadzieję, że zwycięstwem, które przywróci nam nasze miejsce drugie w tabeli. Gramy z Feyenoordem Rotterdam o miejsce w Lidze Mistrzów albo Lidze Europy. Ostatnim razem wygraliśmy z nimi 3-2 i ogółem, jeżeli chodzi o zwycięstwa z czołówką, radzimy sobie wyśmienicie. Gubimy punkty z tymi zespołami z niższych miejsc w tabeli. Ale teraz będziemy musieli sobie poradzić bez Machera. W jego miejsce wskoczy tutaj Jensen. Chociaż nie mogę go zastąpić w taki sposób. A w taki sposób?
a w taki sposób też nie mogę. No to głupota totalna, ale do tego już zdążyliśmy przywyknąć, że nie mogę tego zmienić, bo nie najwyraźniej. Jensen tu, tutaj Maher i w miejsce Mahera pojawi się Jung na ławce rezerwowych. Moi drodzy, co do wyjściowego składu, ja go zastąpi tutaj pana Sebastiana Gale. Warmerdam, Bebeto, tu się wszystko zgadza. Wszystko jest dokładnie tak ustawione, jak ustawione powinno być. Zatem ruszamy do tego pojedynku. Gramy z Feyenoordem Rotterdam. Skład znamy. Czas na zwycięstwo. Mam nadzieję, nie biorę tutaj żadnej innej opcji pod uwagę, jak pewne trzy punkty. Jens Tornstra zakończy karierę po tym meczu. No, my raczej nie będziemy chcieli mu ułatwić, żeby to był jakiś piękny, pożegnalny mecz. Nie wiem, czy to nie jest swoją drogą przedostatnia kolejka Eredivisie. Feyenoord Rotterdam kontra Utrecht. Jeżeli to jest przedostatnia kolejka, a wiele na to wskazuje, to Feyenoord jest oficjalnie mistrzem, więc tak czy siak pewnie będą mieli fetę po tym meczu, bo to jest ich ostatnie domowe spotkanie. Ale my chcemy trochę dorzucić jakąś łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, do tej beczki celebracyjnego miodu, w którym oczywiście będą się pławić w sukcesie swoim, w zdobyciu mistrzostwa, w przerwaniu tej hegemonii Ajaxu Amsterdam. Ale nie PSV, nie Ajax Amsterdam, a właśnie Feyenoord. Ale mam nadzieję, że już za sezon, no taki jest nasz cel, żeby już za sezon to my, żebyśmy to my byli na tej pozycji. Jensen niestety rozpoczyna to spotkanie od straty. Jago próbował dobrze wyjść i naraz zabrać tę piłkę. Tornstra, informacja już była podana, że zakończy sezon. Uju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 j, teraz Nilsson. Bardzo ładnie Nilsson. Świetnie, mamy tę piłkę cały czas w ryzach. Quentin Timber. Precyzyjna futbolówka. Aj, no może trzeba było faktycznie górą to zagrać. Może trzeba było zagrać to górą i nieco głębiej, a nie tak blisko skrzydła i na tyle mocno. Nie był w stanie po prostu do tego Luquinhas dobiec. Nie zrobił tutaj absolutnie nic złego Brazylijczyk, który swoją drogą muszę powiedzieć, że uważam, że jest bardzo dobrym. Quentin Timber, ależ on ma warunki fizyczne. Pokazał teraz prawdziwą wolę walki. Teraz Luquinhas, strzał finezyjny Luquinhasa, który broni Di Gregorio, niestety. Guterres, to może uda się nam tam odnaleźć Vermana. Verman, gol! Nie, nie ma bramki, ale przecież żaden obrońca go nie krył. Zilla. Do Nilssona. No Nilssonem strzelać nie będę. Warmerdam. Luquinhas. Luquinhas, gol! Wcisnął to! Jezu, nie spodziewałem się, że akurat w takiej sytuacji uda się Brazylijczykowi strzelić bramkę, ale tak jest, moi drodzy. Otwieramy wynik meczu z Feyenoordem, pakując piłkę do siatki po krótkim słupku. Kompletnie Di Gregorio zmylony, bo ja szczerze mówiąc też myślałem, że strzelę po długim. Ale okazało się, że strzeliłem po krótkim, więc nie będę marudził. Bo wyszło moim zdaniem naprawdę nieźle. W porządku, rozpoczynamy ten mecz naprawdę, naprawdę nieźle. Z wysokiego C tego przysłowiowego. Timber. No, a to co się wydarzyło? Sam nie wiem. Luquinhas, Timber. W porządku, piłka jest po naszej stronie, przerzut na drugą stronę, Bebeto. O Jezus Maria, Bebeto. Czy on do tego dojdzie? Doszedł, Zilla, teraz dośrodkowanie, ręka. Ręka, 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 ręka. I biorę rzut wolny z tej pozycji w ciemno. I teraz Guterres, będzie strzał Timbera. Zilla, cały czas przy futbolówce. Szeroko rozprowadzona ta piłka, Guterres, ale nie, no nie tak, nie tak, nie tak, to było głupie. Jensen, próbujemy teraz dogonić Sinisterre. Hendricks. Senesi. Hendricks. Till. Bebe. Jago. Zrobiłem teraz zbyt dużą tutaj lukę. No dobrze, Nilsson. W porządku, udało się. Jensen. Zagrajmy od razu do środka. Luquinhas, no co ty, chłopie, ja wiem, że strzeliłeś bramkę, ja wiem, że otworzyłeś wynik tego meczu, ale to nie oznacza, że ty możesz tutaj mi na laurach osiadać.
o Jezu, co ja zrobiłem tutaj zabawę w kotka i myszkę, ale Nilsson na całe szczęście był na posterunku. I teraz Zilla, rozpędzimy się z kontratakiem, Guterres, widzę tutaj świetną szansę do zagrania piłki do Zilli. I teraz Zilla, on może znaleźć tutaj Warmerdama, Warmerdam, gol! Jest, moi drodzy, no jeżeli chodzi o rozgrywanie spotkań z tymi czołowymi zespołami z Eredivisie, radzimy sobie po prostu idealnie. Warmerdam to nie był, bo to był Werman. To był Henk Werman, nasz doświadczony napastnik, który pokazuje oczywiście młodym zawodnikom, jak należy te bramki strzelać. Oj, 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 oj. Teraz Warmerdam. Warmerdam. Moi drodzy, myślałem, że nacisnąłem ten kwadrat nieco wcześniej, bo no, według moich wyliczeń nacisnąłem ten kwadrat minimalnie wcześniej, ale niestety przez opóźnienie zrobiłem to po prostu za późno, ale może nie trafił! To jeszcze jest okazja na dobitkę, jeszcze jest okazja na dobitkę, którą może zrobić Sinisterra. Jezu Chryste, moi drodzy. Jak nie Kaiser broni, tak, bramka jest po naszej stronie. Cały czas mamy prowadzenie 2-0. Cały czas jest to czyste konto, chociaż teraz sporo szczęścia po naszej stronie. Dobitka. Jacho na całe szczęście ładnie tę piłkę wybił. Warmerdam. Wychodzimy wysoko, tutaj jest też Zilla na ewentualną kontrę i do niego właśnie jest piłka zaadresowana przez Jensena. I świetnie, Zilla teraz się rozpędza, tylko byleby Guterres nie zwolnił, bo widzę, że idzie nam w sukurs. Guterres, do niego zagrana ta piłka i Guterres jest już w polu karnym. Guterres jest w polu karnym, Guterres minął bramkarza! Mamy tę futbolówkę jeszcze, Timber. Zagranie na skrzydło. Warmerdam. Przepraszam, coś tam się dzieje. Przepraszam, królik się dobijał do balkonu. Wszystko już jest w porządku, pod kontrolą. Warmerdam. Może uda się nam zakończyć ten mecz z prawdziwym, a przepraszam, tę pierwszą połowę z huknięciem. Jezu, jak blisko był Zilla, żeby wykończyć tego Voleja idealnie, jak na króla przystało, ale niestety jeszcze musi się w tej materii sporo podszkolić. Dobrą informacją dla nas jest to, że Ajax przegrywa z Fortuną Sittard. Gorszą informacją jest to, że PSV wygrywa ze Spartą Rotterdam. Dla nas jednak najważniejszą informacją jest to, że w meczu wyjazdowym z Feyenoordem Rotterdam prowadzimy 2-0. W sumie jakby nie patrzeć, z mistrzem. Więc to pewna plama na honorze będzie, jeżeli mistrz będzie miał zespół, z którym ani razu w tym sezonie nie wygrał. Z drugiej strony to może być też plama na naszym honorze, że skoro pokonaliśmy i PSV, i pokonaliśmy Feyenoord, i pokonaliśmy Ajax Amsterdam, to nie zostaliśmy mistrzem ostatecznie. Bardzo ładna teraz asekuracja do samego końca, w porządku. I prowadzimy tę piłkę spokojnie, jak po sznureczku. Guterres do środka, Werman oddaje do Guterresa, Lukinias, strzał! Mocny strzał, naprawdę mocny strzał Guterresa. Będzie dośrodkowanie w pole karne? Otóż nie, moi drodzy widzowie, bo od razu tę piłkę przejmuje Lukinias, który świetnie znalazł Werman. Jezus Maria, Werman jak nie trafił. Tornstra. Próbujemy go tutaj stłamsić od razu, żeby nie miał możliwości rozegrania tej piłki szeroko. Świetnie tutaj zastawił go całościowo Jacho. I teraz, moi drodzy, prowadzi swój atak Feyenoord, ale wszystko wyjaśnia nasza defensywa. Jest naprawdę, naprawdę dobra. Mocno piłka za... Nie tu! Nie tu, absolutnie nie tu. Chciałem zagrać do przodu, nie w taki sposób. Nie stracić bramki, jak już stracić bramkę, to nie w takim stylu. O Jezus Maria, jeszcze tam mi wczytał w ślizg zamiast wybicia tej piłki. Ależ pokaz para olimpiady. O Jezu, nie powinienem tak powiedzieć, przepraszam. Tragedia. Tragedia w obronie. Totalna tragedia. I to jest moja wina, jeżeli chodzi o tę tragedię. Biorę na siebie odpowiedzialność pełną. Werman opuści murawę, w jego miejsce pojawi się Forrester. Zobaczę, co ten zawodnik potrafi i co ma na swoją obronę. Co do ewentualnych zmian, myślę, że Jansen może też zmienić Bebeto. Wprowadzamy po raz kolejny młodzież, świeżość, ten powiew. Dwóch doświadczonych piłkarzy, chyba jednych z najstarszych w naszym zespole, o ile nie najstarszych, opuszcza murawę, czyli Werman i Bebeto, a w jego miejsce, w ich miejsce pojawiają się dwaj z kolei najmłodsi. Jansen. Dobrze holuje tę piłkę, no dobra, skoro mamy tyle wolnej przestrzeni, to holujmy ją dalej. Jensen. Forrester, dobrze zagrana ta piłka i Lukinias po krótkim słupku, moi drodzy, no to jest zbyt
proste. Lukinias nam wyrósł tutaj na prawdziwego killera pola karnego. Mówiłem jeszcze chyba w tym odcinku, że Lukinias może nie ma za dużo strzelonych bramek, ale asystuje jak na zawołanie. No to proszę bardzo, sympatyczny Brazylijczyk powiedział, że ej, spokojnie, ja i bramkę potrafię strzelić. A najlepsze jest to, że asystę zaliczył tutaj wprowadzony nie kto inny, jak oczywiście świeżuteńki z ławki rezerwowych Forrester. To on asystował mu przy tym trafieniu. I faktem największa zasługa przy tej bramce należy się Lukiniasowi, największe honory i zasługi, ale zrobił swoje. A teraz Steel. Dobrze zagrana ta piłka. Warmerdam zachował tę futbolówkę i możemy się z nią zabrać. Guterres byleby tylko utrzymał tę piłkę w ryzy, ale nie tu. Chciałem zagrać na dół, moi drodzy, bo sami widzieliście, jak ten, jak nas omijał tak pięknie, z gracją. Ale szybko odpowiedzieliśmy na straconą bramkę, prawda? Tornstra kończy karierę, ale tak jak mówiłem, ja nie pozwolę mu tutaj na jakąś nadzwyczajną celebrację. Świetnie, Warmerdami nawet wywalczył piątkę. Jezu Chryste. Jansen. Dobrze przedłużył do Jensena, Jensen do Jansena i teraz raz jeszcze Timber wypuszczony, Timber! No to powinna być bramka, no z całym szacunkiem, ja wiem, że Timber, ty nie jesteś naszym napastnikiem, ja mam tego świadomość, ale to powinien być gol, to powinien być gol. W takiej sytuacji pomylić się, nie wykończyć, nie przystoi. Moi mili, kolejna zmiana to będzie po raz kolejny siła młodości. Hendricks zmieni na prawej stronie Zylle. I ta zmiana może nadejść w miarę szybko. Lukinias jest już w polu karnym. Lukinias! Trzeba było podać. To raz. A dwa. Prawie strzeliliśmy bramkę przypadkiem. Guterres. Dośrodkowanie w pole karne. Nilsson. Nilsson głową. To może Jensen złożył się do strzału, ale przez to nie było go przy tej piłce. Ale spokojnie, jest Hendricks. I Hendricks stracił tę piłkę. Feyenoord. Till. Zagranie piłki na dół. Próbujemy to zaasekurować. I wszystko w porządku, wyjaśnia Warmerdam. Jezu, chciałem powiedzieć, że z pełnym spokojem, ale to nie należało do najspokojniejszych rozprowadzeń piłki. Niestety, znowu się przejawia ten schemat nerwówki w końcówce. Dwa razy się nasza defensywa nie popisała w tym meczu. I o ile za pierwszym razem mogę wziąć winę w pełni na siebie, bo to była moja wina, tak teraz... No niechętnie, niechętnie, niechętnie powiem, że tutaj... co jest? Chłop mnie znokautował tam od tyłu. Jensen. Dobrze znalazł Guterresa. Guterres, mamy tutaj potencjał. Hendricks jest już w polu karnym. Hendricks będzie miał asystę, ten młody zawodnik, bo Timber nie wykończył wtedy, to strzela teraz. 4-2, moi drodzy. Prowadzimy, wygrywamy i już na pewno zgarniamy 3 punkty w tym meczu. A dwóch młodych piłkarzy, których wprowadziliśmy z ławki rezerwowych, zgarnia asystę. To jest bardzo dobra informacja, tym bardziej, że Jensen, który gra na tej prawej obronie, naprawdę ma walnie się przyczynił do rozprowadzenia tak mądrego tej piłki z przodu, więc ja jestem naprawdę giga zadowolony. Bardzo ważne zwycięstwo, bardzo ważne 3 punkty i przede wszystkim coś, co trochę wlało takiej pozytywnej nadziei w nasze serduszka, bo to był naprawdę dobry mecz, to był naprawdę dobry wynik. Wynik, w którym ostatecznie lepszy zespół wygrał, bo 4-2 to jest wynik, który nie pozostawia absolutnie żadnych złudzeń. Dodatkowo Ajax stracił punkty, to jest dla nas bardzo dobra informacja, ale w następnym odcinku czeka na nas naprawdę trudny mecz, bo w tym kolejnym, moi drodzy, będziemy mierzyć się w rewanżowym pojedynku z Crystal Palace, a tam musimy odrobić straty.